tak wielu młodych ludzi pragnęło być blisko tego krzyża, blisko tej ikony. Tak naprawdę chcieli być blisko Boga. I przekonali się, że to jest możliwe. My wszyscy przekonaliśmy się o tym, że to jest możliwe być blisko Boga. Że to jest wielki dar. Że miłość Boga nas w żaden sposób nie ogranicza, ani nie stłamsza. Że jest dla nas radością i wielkim darem. Jak przeżyłeś obecność Krzyża Światowych Dni Młodzieży w swojej parafii? Jest to moment dla mnie bardzo radosny, bo nieczęsto zdarza się takie wydarzenie. Dobrze, bardzo fajnie, byłem na przyjęciu, no więc fajnie. Myślę, że jest to coś wyjątkowego, co pewnie już mnie w życiu nie spotka. Było fajnie, mimo że 3 godziny wczoraj stałem za tym krzyżem, ale mimo tego było fajnie. Że tak powiem, mocno się w to zaangażowałam, więc przeżycie było dla mnie niesamowite, szczególnie podczas czuwania takiego ewangelizacyjnego, które było prowadzone u nas w parafii. Sam fakt, że mogłem się zaangażować w to wszystko, co się działo przy mojej parafii, to niesamowite uczucie. No, dał mi poczucie tego, że Bóg jest i że są ludzie, którzy dzielą ze mną tą wiarę. No, krzyż przyniósł obecność właściwie Jezusa. Myślę, że to jest takie nowe doświadczenie dla wielu młodych ludzi, którzy być może gdzieś żyją poza Kościołem, a tu nagle przy krzyżu są zupełnie inne uczucie. Czuję się tam obecność Boga, Jezusa. Mogę poczuć to, że mam wspólnotę i no i tyle. Bardzo fajnie. Miło, sympatycznie. No. Czuję, że to było coś wyjątkowego. Myślę, że wiele ludzi oddało przy tym krzyżu właśnie swoje życie, swoje obawy. Tyle. Krzyż miał bardzo ogromne dla mnie znaczenie i bardzo się cieszę, że mieliśmy taką możliwość, że ten krzyż się znalazł po prostu w naszej parafii. Dzisiaj miałam wiele radości w sobie i naprawdę chyba ludzie to widzieli po moich reakcjach, klaskaniu i tak dalej. Miałaś okazję może dotykać, nieść krzyż? Dotykać, tak, modliłam się przy krzyżu, witałam go w katedrze. Nie, jeszcze nie miałam takiej okazji. Udało mi się dotknąć, jak go wynoszę. Dzisiaj udało mi się nieść ikonę. Ostatnio 2 razy niosłam krzyż, więc było to naprawdę dla mnie bardzo duża radość i jestem bardzo zadowolona. Miałeś okazję dotykać, nieść krzyż? Tak, niosłem dzisiaj, teraz. Tak, miałam okazję przez chwilę dotknąć, także nieść krzyż. Dotykałaś, może niosłaś krzyż? Nie niosłam, ale dotykałam. Niosłam dokładnie obraz Matki Bożej. Tak, dotykałam, ucałowałam, jak i krzyż, tak i Matkę Boską. Po prostu bardzo wierzę w to, że zawierzyłam swoje problemy i że tylko Pan Jezus może mi teraz pomóc. Dotykałaś, niosłaś krzyż? Niosłam krzyż dzisiaj, też mi się udało po raz czwarty. Dotykałeś, może niosłaś krzyż? No, miałem okazję z kolegą. Wybierasz się może do Krakowa za 2 lata na Światowe Dni Młodzieży? Myślę, że tak. Jeszcze w tym roku może na Letnicę. Tak właśnie bardzo bym chciała, jeśli będzie taka możliwość, to oczywiście, że pojadę. Z kolegą zamierzałem jechać. Bardzo bym chciała. I mam nadzieję po prostu, że dotrwę tam, bo jest to dla mnie naprawdę ogromne wydarzenie, które chciałabym przeżyć jeszcze raz. Jeżeli będę miała możliwość, tak najbardziej chciałabym. Planuję, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. A wybierasz się może za 2 lata do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży? No, jeżeli będę miał okazję, może uda mi się. Planuję to i chciałabym tam pojechać. Znaczy planuję, no a co los przyniesie, zobaczymy. Zobaczymy, co czas pokaże, ale prawdopodobnie tak.